teren obszerny, ale teren, który nie budził zainteresowania ze strony inwestorów, bo był terenem rolniczym. Kiedy w swoich pierwszych latach urzędowania podjęliśmy decyzję, że to mają być tereny inwestycyjne, było wielu, którzy w to nie wierzyli. A dziś mogę powiedzieć, że odnieśliśmy sukces, bo nie bójmy się tego słowa, jest sukces, skoro na tych terenach powstały pierwsze firmy i powstała bardzo duża firma, firma pana Łukasza Kosmali, człowieka, który z branżą maszynową jest bardzo długo już związany. Często w mediach społecznościowych słyszę pytanie, panie starosto, kiedy tam coś się zacznie dziać? Proszę państwa, tu już się zaczęło dziać, a tu już pokazuję państwu, to są już propozycje podziału, dalszego podziału tego terenu. Po tej stronie już są wszystkie działki zagospodarowane. Natomiast tutaj mamy propozycje podziału tych terenów i muszę państwu powiedzieć, że z dużym prawdopodobieństwem, że trzy firmy pojawią się, znaczące firmy pojawią się w przyszłym roku. Oczywiście nie byłoby to możliwe, gdyby nie środki unijne, bo samo zagospodarowanie, przygotowanie, ten teren ma swoje plany, ma już przygotowane projekty i to jest teren, który kosztował jego przygotowanie, bez oczywiście infrastruktury póki co, kosztował około 1 000 000 zł i to są głównie pieniądze, które pozyskaliśmy z Unii Europejskiej. I dziś z udziałem pana marszałka zostanie podpisany projekt dotyczący terenów inwestycyjnych, ale żeby dziś tereny inwestycyjne, których jest bardzo wiele, dobrze sprzedać, panie marszałku, zainteresować, trzeba to robić na dobrym poziomie. Jestem tego pewien, że przy wsparciu samorządów właśnie powiatowego, samorządów gminnych uda się jak najwięcej tutaj przyciągnąć kolejnych inwestorów, będzie będą kolejne inwestycje, miejsca pracy. Patrząc na Wielkopolskę, to właśnie południe Wielkopolski, to właśnie powiat ostrowski, Ostrów i inne tutaj powiaty najbardziej chyba zdecydowanie te środki wyszarpują unijne i potrafią je dobrze zagospodarować. Udało się zrealizować inwestycję, której myślę, że w gronie naszych tutaj konkurentów i znajomych zaskoczyliśmy wszystkich. Tutaj też mogę publicznie wszystkim współpracownikom podziękować, bo to jest nasza wspólna praca.